mimowoli służył tej sprawie, ale w gruncie rzeczy wartość tego filmu nie tkwi w tym pierwiastku, że ja lansuję Śląsk albo jak miłość do Polski, tylko że to jest sztuka, że to jest coś więcej. Ale z drugiej strony była rzecz ważniejsza, bo ona miała na celu obudzić w Ślązakach pamięć rodową. Bo tylko pamięć się liczy, język. I to było dla mnie ważniejsze, żeby nagle ci Ślązacy doznali lśnienia, że są. Że są. Ślązacy przychodzili do mnie, kobiety tam płakali, mówili, że oni nigdy nie przypuszczali, że oni mogą być bohaterami, że mogą być pokazywani w filmie i tak dalej. To jest długotrwały kompleks niewolników, wie pan, którzy nie mieli do niczego prawa. Przecież Ślązacy byli tak trzymani, że nigdy nie mieli własnej inteligencji, nigdy myśleli o jakimś samowładztwie, o państwie. Śląsk jest po prostu wyskrobany przez Niemców oczywiście, a Polacy robili to dalej, może nawet z niejako większą przyjemnością, ponieważ Polacy wychodzili na azjatyckiej kulturze Rosji, na stalinizmie, nie mogą żyć bez wroga. Dzisiaj mamy to samo. I Ślązacy byli bardzo wygodnym rezerwem wroga wewnętrznego, nie? Jak pan zwrócił uwagę, że cały problem z propagowaniem utworów artystycznych o śląskim rodowodzie jest problem taki, i te filmy też to dowiodły. Śląsk u człowieka spoza Śląska, ja mówię o funkcjonowaniu literatury sztuki, nie membramuje emocjonalnie. To znaczy Śląsk nie niesie z sobą przekazu Śląsku emocjonalnego drgania. Jak pan zrobi, no Wajda jest geniuszem drugiej strony, nie? Jak jest Lotna, to już jest, wie pan, nie? Nie? Jak jest pan Tadeusz, to w duszę gra. Kultura cała nasza wisi, kultura szlachecka na konflikcie rosyjsko-polskim. I każdy motyw z tamtej strony budzi emocje. Pobudza jakąś ukrytą warstwę i tak dalej. A Śląsk u widza polskiego w ogóle nie. Więc ja z filmami próbowałem tą membramę jakby uruchomić, a w kazie nakłuć. A sam udowodniłem, że można robić, bo to są moje filmy, moje scenariusze, robić filmy, które mają poziom literacki i są częścią kultury ogólnonarodowej przede wszystkim. Nie o to chodziło, nie? I może być pokazywane wszędzie, i że nie są to filmy o Indianinach, tylko wbrew są o bardzo wysoko cywilizowanym, nowoczesnym robotniku europejskim. Bo taka jest prawda. Teraz tak, panowie, byłoby dobrze, jak się tego, żeby każdy chce się dorwać do niego, żeby mu przydupcie. Ja wykorzystałem swoje możliwości, swoje predyspozycje i ja lubiłem tą pracę. Ja myślę, że to jest jeden z tych moich pożytecznych kompleksów śląskich, że byłem poważny i strasznie pracowity. Strasznie pracowity, że sama praca, wie pan, jak już to się robi na planie, to jest rozkosz dla mnie. To są dla mnie bardzo silne przeżycia erotyczne. Mogę panu powiedzieć, więc ją uwielbiałem. I patrzcie na mnie do jasnej cholery! Uwaga! Jest. I niech pan na mnie patrzy! Kamera! Leci! Proszę! Miałem taką pozycję w środowisku, że powiedzieli, że mogę zespół robić. Bo to zespół nie można było robić, że się chciało. Tylko że to była decyzja polityczna. I ja wtedy idiota
Padłem na pomysł, że zrobię zespół w Katowicach dla młodych. Pan pamięta te czasy. I to było najgorsze, co sobie zrobiłem. Zmarnowałem strasznie dużo czasu, zdrowia i tak dalej, ponieważ przyjechałem tam w tej straszliwej niechęci władzy politycznej, która w ogóle mnie obchodziła jak psa. Mnie wtedy żaden dygnitarz i tak dalej nie zaprosił na rozmowę. O czymś takim jak pomoc to w ogóle nie było mowy. Ślązakowi na Śląsku się nie pomaga. Ślązaka się trzyma albo wypierdala. Mnie wypierdolili, ja tu siedzę wypierdolony. I proszę pana, i ten mój sentymentalizm społeczny, podwójny, raz, że młodych, a dwa, że w Katowicach, sprokurowałem sobie dwie okoliczności kompletnie nieżyczliwe. Władza polityczna na Śląsku robiła wszystko, żebym ja się nie rozwijał. Nie stworzyli mi żadnych warunków i pomocy, nie rozmawiali. Była ściana obojętna. W takiej materii nie za dobrze się, wie pan, produkuje, nie? A po drugie, bardzo zaniepokojonym środowisko warszawskie, które uważało, że to jest strasznie bezpieczna sprawa, ponieważ ja przenosząc zespół na Śląsk, będę zabierał Warszawie pieniądze. Młodych i tak dalej, wie pan. Że rozbijam kinematografię, tą, którą oni tak mieli opanowaną w tym systemie i tak dalej. Słowem byłem dla nich osobą, która zreiterowała. Moi koledzy się rzucili na mnie, mówią o Hasie czy Piwowskim, którzy mieli kłopoty z robieniem filmu, do mnie, żebym ja im pomógł. I ja strasznie dużo czasu traciłem, żeby oni mogli filmy robić. Wyratowywałem Wojtka Hasa i tak dalej. Słowem, klubie, Hoffmanowi, który przychodzi i tak dalej. Oczywiście poza tymi filmami, które robiłem z kolegami. Ja im potwornie dużo czasu poświęcałem i nigdy nie myślałem, żeby ten czas spędzić dla siebie, nie? Żeby karierę robić. Ale jednocześnie miałem taką nadzieję, bo to też była rzecz ważna, że wokół tego mojego przedsięwzięcia zgromadzą się ludzie miejscowi, którzy się filmem zajmują, żebym zatworzył pewne środowisko kulturotwórcze, że będą osadzać się reżyserzy młodzi tego i że stworzy prężny ośrodek twórczy, który będzie dostarczał ludzi do teatru i tak dalej. I to się częściowo stało. Pan jest tego przykładem, nie? Tam się naprawdę przy tym moim organizowało to środowisko, które się kinem interesowało. I to było wspaniałe. Myśmy, pewna wspólnota się stworzyła ciekawa. No ale ona miała tą wadę, że ona była śląska bardzo, wie pan. W związku z tym dla esbeków to było wygodne, bo oni nas mieli w miejscu i mogli nas dowolnie podsłuchiwać. Ale coś się naprawdę tam zaczęło, moje zdanie, nie wiem jak pan sądzi, coś się zaczęło dziać ciekawego w szerszym pojęciu. No i to wszystko oczywiście, wie pan, padło w końcu, jak się stało, to co się stało. Wie pan, padło w końcu, jak się stało, to co się stało. Ja mówię o stanie wojennym. Wie pan, to ja nie siedziałem długo, ale przeżyłem to strasznie głęboko. Pod moją nieobecność stała się tragedia na wujku. Włóczyli moją żonę, bo ona ciągle latała, gdzie ja siedzę, bo tam poszła taka wiadomość, że nas wywieźli do Rosji, wie pan. Nam to też zresztą tam tego. A ona była w ciąży. Ja tylko siedziałem tyłem, ale się właściwie wyciągałem. Byłem w strasznym stanie, ponieważ
chorowałem na kręgosłup. I już, kurwa, jak mi pukali, to w ogóle mi się nie ruszało. I lekarka była... I mnie wypuścili jak szmata. Wszyscy byli tak zastraszeni. Wie pan, że ja się nagle stałem takim trędowatym. Straciliśmy dziecko. Byliśmy bez środków życia, ponieważ ja zeznałem z pracy, że ona też zeznała z pracy. Wie pan, pod domem stały ubeki. Facet, był sklep z rybami i codziennie stał ten sam facet z siatką, wie pan, po ryby. A nawet był taki ten, że na wycieraczce spał pijak. Spał w poprzek. I myśmy musieli go przekraczać. Co oczywiście był ubek, no. Wie pan? No po prostu, no i ja stwierdziłem, że wszystko to straciło sens. Wszystko to, co ja... Całą tą moją mordęgę, którą tam przeżyłem. Ja byłem na dnie rozpaczy i też w związku z tym, co się stało na wujku. Ja to strasznie ciężko przeżyłem. I tę sprawę z naszym dzieckiem i z naszym losem. I nikt mnie nie popierał w środowisku. Ale Łukaszewicz. Cudowny człowiek, jak jakiś mój syn. Sam zaprotestował. Zastajkował. I powiedział, że nie będzie tak długo grał w teatrze, dopóki ja nie wyjdę. I poszedł do prezesa stowarzyszenia. Mojego kolegę, Karlowicza Jerzego. Bo wszystkie stowarzyszenia inne jakby dbały, znaczy interweniowały, nie? I Karlowicz mu odmówił. Więc poszedł do Wajdy. Nasza Matka Boska. Wajda mu odmówił. I powiedział dlaczego. Dlatego, że następnego dnia ja przyszedłem do celi poniedziałek rano, bo byłem na Kongresie Kultury i w niedzielę zjechałem i poniedziałek. A we wtorek przyszedł nowy człowiek do celi, jak mnie zobaczył, mi panie Kazimierzu, sól ziemi czarnej szła wczoraj. Zobacz, inaczej od drugiej strony Bernata nie widać. Powiedziałem, zobacz, czy Bernata nie widać. Gabriel, co ci jest? Chopie! Co mu jest? Pierwszy oskrew widział. To znaczy, użyli mnie. Wie pan, ja przeżyłem coś przerażającego. Coś potwornego zupełnie. A ja nigdy nie doświadczałem takich, więc nie wiedziałem, co z tym zrobić. I Wajda mówi, Olowi, słuchaj, to jest podejrzane. Poszedł film Kazia, w ogóle ten wyjazd Kazia, Śląsk, to wszystko. Mówi, być może on jest w jakiejś głębokiej zmowie z Gierkiem i jest przeznaczony do jakiejś specjalnej misji i że to jest ustawka. Ono pół roku z tym chodził, ale jako człowiek uczciwy mi to powiedział. Więcej, w Warszawie puszczono, no gdzieś to podejrzenie, ale i zwrócono na uwagę, gdzie ja byłem w 68 roku. Mnie nie było w Warszawie. Ja już byłem w Tychach. Wie pan, ale to są wszystko tego. No więc
jak to wszystko do mnie doszło, no to z tym muszę żyć, ale wtedy oczywiście przyjechał wiceprezes stowarzyszenia, kolega reżyser, z pomocą finansową i tak dalej. Odmówiłem, bo czułem, że wie pan, jest pustka i że to jest jakaś taka ta, alibi sobie robią. No i w związku z tym nie miałem innego wyjścia, bo ja umierałem z rozpaczy. Nie z rozpaczy nad losem rodziny tam, ale umierałem z rozpaczy w związku z tym, co się stało na wujku. To zostało kompletnie zabito we mnie całe te, to i ta moja naiwność i tak dalej. W związku z tym wiedziałem, że ja mogę tylko tu umrzeć po prostu z nędzy wewnętrznej, no. Rozpacz jest jak, rozpacz jest tak wyniszczająca, że musi prowadzić do, to jest najszybsza droga do samobójstwa. No ale przecież miałem rodzinę i tak dalej, postanowiłem uciec ze Śląska. No. I właśnie wyjechałem z niego, zostawiając to wszystko. No i wylądowałem w tym domu, bo zachorowałem na raka i w bardzo poważnym stanie. Dawano mi ten 30%, bo już byłem stary. I lekarz, który się mną zajmował, profesor, powiedział, że muszę natychmiast się wynieść z Warszawy i muszę znaleźć na wsi dom, w którym nie ma schodów, bo nie wolno mi chodzić po schodach i tak dalej. I kazał mi wybrać, bo mi pokazał taki wykres drogi do raka i jego droga do śmierci. I tam taki był, pan jest tutaj. Ale ja jak zwykle, to już mi się nie pierwsza zdarzyło, bo już wcześniej też umierałem. Ja nie przyjąłem śmierci do wiadomości. Dlatego, że ja dopiero jak się od wszystkiego tego odciąłem, musiałem się poważnie zająć dziećmi, rodziną. Ja nie mogłem ich zostawić, wie pan. Dupowatość Śląska bierze się z istoty ich losu. Ślązacy przez całe wieki, od Ślązaków, nigdy nie wymagano kwalifikacji i wysiłku intelektualnego. Oni byli do roboty. Oni wszystko robili rękami. Na roli, a potem jak się stali proletariatem, to są ręce gołe. Jak 6 wieków się tak żyje, to coś musi w głowie zanikać i coś się rozwijać. Rozwijają się te atrybuty, które są potrzebne rzeczywistości.